Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z Enlisted, kolejny raz Tunezja i dzisiaj ze mną w oddziale jest FNAF. Witam. Tak, ostatnio była Tunezja i no, w zasadzie jeśli ją zmontowałem, bo to na razie mam nagrane na zapas, bez montowania, tak mniej więcej bitwa ciągła, więc chcę, żeby to też mniej więcej tak wyszło, więc moje oddziały od ostatniej akcji bardzo się nie zmieniły. Piechota, czołg, snajperzy, oddział szturmowy, więc FNAF w zasadzie ma tak samo, też ma 4 oddziały. Tak, też 4. No bo za trzeci to jest tylko samolot. Dobra, to polecimy, może uda nam się to jakaś współpraca. Ja będę głównie w pojeździe musiał, bo mam takie zadanie. FNAF bardziej z nożem będzie biegał. Zasztyletujesz może jakiegoś pancera. Zobaczymy, może jakiś otwarty się trafi. Ty, ale jakby jechał jakiś pojazd wroga i gość by wyskoczył z łazu, to możesz go zadźgać, jeśli wejdziesz na czołg. Tylko musi ci się to trafić. O, nienawidzę tej mapy. Tutaj punkty są w tych dziurach. Aha, teraz no. I ta linia frontu będzie się dość mocno przesuwać, więc ja może grę trochę przyciszę. A, i to jest w ogóle, że ten, wszyscy walczymy jakby o ten sam punkt. O, mogę czołg akurat. Nie o ten sam punkt, znaczy tak, o ten sam punkt walczymy, ale to w zasadzie jest wiele takich konfrontacji. Bardziej chodzi o to, że ten punkt musi zostać przejęty i jeśli oni przejmą, my się cofamy. Jeśli my przejmiemy, oni się cofają. No, rozumiem w sensie o co chodzi na tym trybie. I na tym trybie chyba za wiele tym nożem nie powołuję. Znaczy masz tam te ciasne uliczki, ale... No będzie to trochę ciężkie. Ja tu muszę wykombinować, jak w to miejsce wjechać. Na razie załaduję sobie pocisk odłamkowy. Muszę się przyzwyczaić, że pod czwórką mam ten nóż, a nie pod trójką. No, to jest wada. A ja próbuję tym A13 wspiąć się tutaj na górę. I muszę uważać, żeby nie popełnić tego samego błędu, który zrobiłem ostatnio grając na tej mapie. Wjechałem do środka do tych punktów. I tam usknąłem. A poprzednio chyba puchami nawet grałem. Nie aliantami. Teraz to tak przypomniałem. Pod chałku czy znaczy, okej. Czołg słyszę, wrogi. Jest dosłownie przy mnie praktycznie obok. Pod V masz zaznaczanie. Jeśli zaznaczysz tak, centra... Tak. Więc jak jeśli go zaznaczysz... Bo... A, tutaj jest A13 kolejna, więc to tam... No co? Kurde. Aha, bot mnie zażgał. Ja dostałem po garnku. Nie wiem od tu kogo. Tu mam obok siebie. Widzę jak podjeżdża. Aha, to jest samochód włoski. Autoblinda. Aha, on mi zabija załogantów. A ja mu nic nie mogę zrobić. O, zabiłem mu jednego. Został jeszcze jeden do zabicia. I zapomniałem, że pod V mam przybliżenie celownika. O nie, to ja sobie jedną rzecz odpisałem. Zaznaczanie. Dobra, będę musiał sobie pod jakoś coś innego przypisać. Tutaj jest jak coś. Zaznaczyłem. Okej. Okay. Mam granat. Granat zwykły nie zadziała. Tam? Nie zadziała. No. Zabiłem mu załoganta. Ale A13 mi tu zablokowała. Dobra, autoblinda leży. Czekaj, ja pójdę te... O, asystę za tobą. Do niego w ogóle. Za tobą, za budynkiem. Mamy jednego. Jak zginę, będę musiał no i... sobie... Ale to jest trudne i ja pierniczę. Chyba jednak muszę podgłosić tę grę, bo jednak trochę za cicho jest. Muzyka na początku była po prostu głośna. Ja mam chyba tak odpowiednio. Ja muszę... A to nasi. A,
Problem jest taki, że tu w mojej okolicy są wrogowie. O! Nieważne! Ładunkiem dostałem. Ja muszę spadać na dół, bo ja muszę ten punkt przejąć. Ja muszę szybko, kurde, tylko gdzie to było? To zaznaczanie, kurde, teraz człowieku sobie to znajdź. Ale beznadzieja, dobra. Nie będę miał na razie tego zaznaczenia, później to sobie naprawię, bo nie wiem gdzie to szukać obecnie. Ja pierdzielę, jak tym się drze, jak biegnie. Dobra, udał. O nie! Trochę ich tu idzie. Właśnie, granat, granat. No, na punkt nam właśnie wchodzą. O, dobra, padł, Lee. Za późno mu granat rzuciłem. Nie! Pusty magazynek! Wrogi samochód. Ja tam na dole siedzę i przejmuję punkt, bo taka misja. Nie zdążę wejść na punkt. A może? Nie. Nie zdążyłem. Chociaż nie, strefa zajęta, 55. A. I czołg przyjechał. O kurde. Gdybym miał granat normalny, to może bym tam coś pomógł. Autoblinda podjechał. Kurde! No. Nie mogę nawet podejść. No, co kogo biorę, to ginę. Bo oni się tak ustawili na tych schodach. Ale te boty właśnie takie są, no. Nie mogliby zaprogramować, żeby one mogły chodzić jeden za drugim. Za mną na przykład. No, dziwne, że dla mnie jesteś tu oznaczony jako niebieski kolor, przez co... What the hell, co z tymi schodami jest? Znaczy z tą drabiną. No właśnie, na tej drabinie też nie mogłem wejść, musisz na prawo odskoczyć. Dobra, czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie ma autoblindy. Ale mam cela, nie trafiłem chyba. Dobra, może snajperów wezmę. O, ja właśnie jestem snajperem, tylko że tutaj mam typa dosłownie przy respie. No, puść to! Nie! Co robisz? O, jak sobie klikniesz celowanie raz, to masz na karabinie wyborowym, ogólnie na broniach, takie bliskie celowanie. Jest! Trzech zabiłem! I to nożem. A ja kurde kierowcę zabiłem, ale przesiadł się kolejny typ. No, na imię dopadł, bo oczywiście on pierwszy kliknął. W budynku będziesz miał niedaleko. Jednego typa. Dostał. Lekko mi zlagowało grę, ale dostał. Czekaj. A, przesunęliśmy się do przodu. Punkt zajęty. Mhm. No jeszcze ten nowy jest zablokowany, ale tak, tak, przesunęliśmy się. Jeszcze 100 sekund. 100 sekund? Nie, więcej. Bo to jest odległość. O, o, o. Typ kampił na kamyku, ale nie ma, karabin wyborowy lepszy. Czekaj, nóż w łapę i lecimy ciachać. Ilu z pojazdu zabiłem? Mało, za mało. Jest! Kolejnych trzech zabiłem. Jest czwarty! Kurde, machina wojenna jesteś. Czy to oznacza, że wszyscy co, powinniśmy nożem. Z nożami biegać? Kurde, a tam do średniowiecza od razu wróćmy. Zlagowało mi grę. I to chyba nie jest włoski. Znaczy nasz jest tutaj z tyłu. Oj, ty. O, a mi zlagowało grę. No nie no, musi mi teraz tak lagować. Jesteś wodzą? Halo? Jestem, ale mi laguje, jak jest ta cholera. A, no dobra. Dobra, chyba się na razie ogarnęło. Straciłem niestety oddział żołnierzy. O, jest lag i po mnie będzie. Nie, dobra, żyję. Ale dalej to wkurza. Nie wiem jak, ale dosłownie nikt mnie nie widział i chyba pięciu zabiłem typa. Jeszcze tylko trzech tych nożem zaciumkać i będę mógł normalnie już biegać. Ja tu zza płotku biję wroga. Czekaj, ile nas w teamie jest? Nas w teamie jest 12, jestem w 5. To dobra, to misja na razie mi się zaliczy jedna. Czy w sumie już dwie, bo przejąłem punkt.
Mniej więcej tylu graczy jest, więc... O kurde, od tyłu nam to próbują podejść. A to się będzie liczyło, jeśli ten, jedna osoba wyszła? Nie licz tych, co wyszli. Chyba. Dobra, czyli nas jest 11, czyli chyba idealnie się mieszczę w połowie. No nie no! Strzeliłem do typa w klatkę, a on mnie dźgnął z bagnetu. Brakuje nam inżynierów, żeby ktoś postawił radio w blisko. Tam bodajże jeden dobrze buduje, o, ale... Flagi się przeniosły. Hello there. Witam. O. Ten co pojazd wziął. Z lewej strzelają. Gdzie moi strzelają? Dlaczego moi do tyłu strzelają? Z tyłu jest wróg. Tam jest. Jeźdź wozu, jako tarcza mi służysz. Muszę zmienić kierunek jazdy. Kurde, dam radę tu jakoś podjechać? Oaj, dostałem. Siedzi tam. Na skalę. Ominąłeś ich chyba. No musiałem od tyłu go zajechać. A tu jest między kamieniami. No nie, kierowcę mi gnój zabił. No jaki... Jaki farciarz. Dobra, mam czołg. To wszystkich się zabił? No bo zabił mi kierowcę, nie zdążyłem się przesiąść, a tamci nie potrafili trafić. Dobra, headshota dostał podczas jazdy. Ale to są gnoje, jak tak oni podchodzą akurat pod tył. Dobra, mam. Zabiłem kolejnego. Chyba wszyscy. A nie, jeszcze jeden. Dobra, zabity. Teraz już powinni być wszyscy. Oni tu mają chyba radiostację, bo kolejnego spotkałem. No to bardzo możliwe. Tylko radiostacji ja tak nie znajdę. No to po tym pipcianiu możesz to znaleźć. Ale ja jestem w czołgu. Aha. A no dobrze, teraz złożyłem. A bo to nasz! Ja do naszych strzelam. Bo z odległości nie widać, kto jest naszym, a kto nie. Kurde, Fiat przyjechał. M13. No on tam stoi. No nie, stoi. Zdjął mi kuźwa. Załogę. No ja nie mogę. Pojechałem sprawdzić, czy tam są wrogowie. A to dwa czołgi podjechały już. A 13 nie ma aż takich szans z tymi pojazdami. No kurde. Powaliłem nożem. Nie wiem jak, ale powaliłem. Ja tym granatem i pojazdem mało zrobiłem. Jeszcze dwóch, bo zdążyłem jednego tylko zaciągać. Dość na 7 miejsce spadłem, a my już praktycznie grę wygraliśmy, najgorzej. Ja tu mam problem zejść na dół. O, witam. Jesteśmy obok siebie dosłownie. Oj, tutaj jest jeden i tutaj za krzaczkiem. Tak, widzę ten czołg po lewej stronie. Wziąłem gościa z mołotowem. Dobra, mój oddział niech tutaj sobie zostanie. Mołotowy są bardzo skuteczne na te czołgi. W budynku mogę jakoś wejść? Nie bardzo. Kuźwa! Zraniłem się mołotowem. Ale gość przynajmniej powinien spłonąć. Nie rzucaj na niego już, nie rzucaj na niego. Na drugiego! Tam jest drugi. Gdzie? Bo ten powinien spłonąć. Dobra, dostał. Centralnie w silnik? Nie, dostał naprzód. A to w silnik się rzuca. No, ale nie, bo mnie zabił. A twój przeżył ogólnie. Ale mam jeszcze jednego młotowa. Ja tam biegnę z ładunkiem wybuchowym, ale jak ten... Kurde, Fiata nie zapaliło to? Ale ja rzuciłem. Raz, dwa, trzy,
4, 5. Wysadziłem go już. O, ja wysadziłem, bo dostałem double killa. A u mnie pisze, że mój double kill i Fiat. Aha. Bo ja rzuciłem na niego ładunek wybuchowy. A ja rzuciłem na niego mutowa. No to dwóch może mu zabiłeś. I wszedłem prosto pod lufę samochodu. Kurde, nie wiem z której strony iść, bo z prawej wydaje się bardziej otwarty teren. I nie chcę tam iść po prostu. Rzuciłem mołotow, może uda się... Raczej mołotow, kurde, dymny. No, nieważne. Miałem laga i mnie zabili. Kurde, ja spadam. Byłem na drugim miejscu, nie mogę teraz przez tę akcję z lagami trochę pozostać na miejscu. Oła. Co? Aha, gdzieś tam daleko on jest. Jak ma snajperkę, no to na pewno. Daleko w lewo, tam w tych zielonych terenach jest snajper chyba. Oła. Co? Skąd? Z drugiego końca mapy dostaję. Ile ich tam jest? Bardzo mi się podobają te brytyjskie karabiny. Nie mogę go zaznaczyć, kurde, muszę sobie... No i znowu dostałem z tej lewej. Gdzie jesteś, typie? Tego typa kompletnie nie widać. Ja tutaj podbiegam pod wroga. Lekko granat pogotowałem. Ale nikogo nie zabiłem nim, cholera! Szalony Bogdan. Kurde, widziałem tego typa, nie udało mi się go załatwić. Nie wiem, jak aha, tutaj miażdży. Od tyłu zaatakowali już to miejsce. O nie, niestety, nie. Tak mało brakuje, by nam wygrać. Ale to wygląda, jakby oni, nie wiem, stracili posiłki. Teoretycznie. Tak, stracili wszystkie punkty. Punktów już nie mają. Nie mogłem się odrodzić chyba. Kurde, zlagowało mi, abym dorwał snajpera. Który za kamykami no się... No nie! A dosłownie już przy typie byłem. Dobra, trafiłem w główkę snajpera. No i... Kuźna. Jesteś w stanie go oznaczyć, gdzie on się mniej więcej znajduje? Ale ten snajper w zielonych? No. Nie. Ja go nie mogłem właśnie znaleźć. On gdzieś siedzi w tym krzaku i jakoś nas widzi. A trzynastka utknęła. O, tam czołg jest. Snajper w zielonych, kurde. Ciężko jest zidentyfikować, o które miejsce chodzi. W szczególności jak mi zaczyna lagować pod koniec, ale to zaraz i tak wygramy. No, victory. Krótkie starcie było. No, tylko chyba nie udało mi się w tych 50% być. Nie udało mi się wykonać. I chyba jednego killa mi, kurde, zabrakło do ukończenia wyzwania z nożem. No, jesteś na 7 miejscu. Ja na 4 niestety. Ale i tak masz o wiele więcej punktów ode mnie. W pojeździe byłem, dlatego też. O, udało mi się oddział kolejny odblokować. To i owo trzeba tu poulepszać. Z pojazdu zabiłem tylko 12, z granatu 6? O. Ej, a co to była witalność? Po angielsku, vitality. A możesz grę ustawić na język polski, a to chyba chodzi głównie o kondycję, że ten po prostu efekt trzymania broni.
Przetłumacz sobie grę na język polski, bo jest tam opcja w sterowaniu. Ja przy okazji będę musiał sobie, nie w sterowaniu, tylko w opcjach, albo w launcherze to się włącza. Ja tak czy inaczej muszę sobie przypisać na nowo funkcję tego zaznaczania. Chyba właśnie w launcherze, bo tutaj nic nie mam. No dobrze, moi drodzy, więc taki krótki materiał. Mam nadzieję, że wam się podobał z konfliktu brytyjskiego w oddziale z Enlisted. Jeśli tak, to dajcie znać, czy chcecie więcej z paroma osobami. Nie wiem, może uda mi się zgarnąć do gry kilku tam graczy. Będę też próbował pokazywać wam bronię. Najciężej będzie z bronią strzelecką, ale jakoś to się wykombinuje, więc zostawcie łapkę w górę i trzymajcie się do następnego. Na razie.